Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o pewnej tezie teologicznej, która jest ostatnim bastionem zarówno sedewakantystów i wszystkich im podobnych, czy też pochodnych, jak i rewolucjonistów spod znaku Soboru Watykańskiego II. Wspólnie oni bronią pewnej, w cudzysłowie, prawdy, pewnej tezy teologicznej. Dzisiaj o niej sobie porozmawiamy. Zapraszam. Chodzi o tezę, którą nazwałem hiperomylnością. Czymże jest ta hiperomylność? Ano, zarówno jedni, jak i drudzy twierdzą, że Kościół we wszystkich deklaracjach swojego magisterium, swojego urzędu nauczycielskiego jest nieomylny. Powołują się przy tym na wypowiedzi książek teologicznych, katechizmów, w których jest przecież napisane, że Kościół cieszy się nieomylnością zarówno w swoich deklaracjach magisterium nadzwyczajnego, jak i w swoim magisterium zwyczajnym. Podobnie można się tutaj powołać na Sobór Watykański I, który również wymienia magisterium zwyczajne jako zasadniczy nośnik urzędu nauczycielskiego, który jest nieomylny. O co chodzi? Oczywiście te wypowiedzi są stosunkowo ogólne, to znaczy gdy katechizm mówi, że magisterium zwyczajne również jest nieomylne, to ma coś konkretnego na myśli. Natomiast ta teza, którą nazwałem hipernieomylnością, zakłada, że każda deklaracja Urzędu Nauczycielskiego po prostu jest nieomylna. Została przyjęta przez biskupów, została wydana przez Rzym, została podpisana przez papieża. Podejrzewam, że różne zgrupowania będą różnie kładły nacisk na różne elementy. W każdym razie, jeśli się dobrze orientuję, to jeśli ktoś tutaj z tych wymienionych wcześniej teologicznych grup będzie to oglądał i będzie chciał coś dopowiedzieć, to jak najbardziej zapraszam do pisania w komentarzach. Jeśli ja dobrze to rozumiem, to każda z tych grup uzna, że taki dokument podpisany przez papieża, który został opublikowany, później przyjęty przez biskupów, zasadniczo jest nieomylny. Nie wiem, czy rozumiemy, co to by oznaczało. Oznaczałoby to, że każda encyklika wydana w historii Kościoła jest pełna dogmatów, jest jednym wielkim dogmatem. Oznaczałoby to, że każde zdanie z każdej encykliki wydanej, podpisanej, zaakceptowanej, byłoby dogmatem wiary. W praktyce nie byłoby dogmatem wydanym w sposób nadzwyczajny, ale takim dogmatem wydanym w sposób zwyczajny. Oznaczałoby to w praktyce, że nikt z katolików najprawdopodobniej nigdy nie znał wszystkich zdefiniowanych prawd wiary. Uważam, że jest to proste doprowadzenie tezy do absurdu. A więc w sposób oczywisty magisterium zwyczajne nie cieszy się w ten sposób, w taki sam sposób nieomylnością, w jaki cieszy się to magisterium nadzwyczajne. A więc teraz po kolei, jak to powinno być? Znowu korzystam tutaj, już muszę znaleźć, z dogmatyki Dicampa Jussena. Jeśli się dobrze orientuję, to nie ma jej w języku polskim. Tak jak wspomniałem, już wcześniej korzystam z niej, dlatego że korzystaliśmy między innymi z tej książki w seminarium. Także to, co mówię, to zupełnie nie są moje własne teorie. To jest to, co on tutaj określa jako defide. Nieomylność urzędu nauczycielskiego można streścić w trzech punktach. Mówimy tutaj naprawdę o defide definita, o tych zdefiniowanych dogmatach. Pierwszy punkt to jest nieomylność papieska, osobista nieomylność papieża, gdy przemawia ex cathedra. I to jest zdefiniowane, co to znaczy. To znaczy, gdy papież przemawia jako głowa Kościoła do wszystkich katolików, chcąc ich zobowiązać do tego, żeby wierzyli w jakąś prawdę dotyczącą wiary lub moralności, która zawarta jest w objawieniu. A więc to musi być zobowiązujące dla wszystkich pod karą wykluczenia z Kościoła. To musi być prawda wiary i moralności obowiązująca dla wszystkich, prawda, która jest zawarta w objawieniu. Papież ogłasza dogmat, mamy taki dogmat, jest on nieomylny. To jest pierwszy punkt, który jest tutaj wymieniony przez Dicampa. Drugi punkt, który on wymienia, to jest nieomylność soboru w łączności z papieżem. Zaznacza on,
że oczywiście chodzi o nieomylność definicji dogmatycznych, które są w tekstach soborowych. A więc znowu, analogicznie jak w przypadku nauczania osobistego papieża, nie wszystko, co papież mówi, tylko wtedy, gdy przemawia papież ex cathedra, sobór, gdy przemawia w sposób dogmatyczny, gdy ewidentnie te same warunki chce zobowiązać wszystkich katolików do wierzenia w jakąś prawdę dotyczącą wiary lub moralności pod karą wykluczenia z Kościoła i jakąś prawdę, która jest zawarta w objawieniu, czyli ta definicja twierdzi, że ta i ta prawda jest częścią objawienia. Bowiem każdy dogmat oznacza, że to i to jest zawarte w Bożym objawieniu, czyli w objawieniu przyniesionym nam przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, podanego, objawienie, które zostało podane apostołom. Trzeci punkt, i tutaj bardzo często właśnie w komentarzach, gdy mówiłem do tej pory o nieomylności, to raczej ze strony sedewakantystów i ich pochodnych, tutaj nie rozróżniam wszystkich grup, powiedzmy teologicznie bliskich sedewakantyzmowi. Myślę, że z punktu widzenia tej dyskusji nie jest to szczególnie istotne. Jeśli ktoś czuje się w ten sposób obrażony, że go wkładam do jednego worka, to proszę o informację, to może będę i dlaczego czuję się obrażony, to może będę bardziej rozróżniał. A więc ten trzeci punkt jest punktem, o którym przeważnie nie mówiłem, bo on tak naprawdę nie dotyczy za bardzo tego, o czym się mówi. To znaczy dyskusja dotyczy, ta wielka dzisiejsza dyskusja o nieomylności magisterium, dotyczy tych aktów Urzędu Nauczycielskiego, encyklik papieskich, dokumentów papieskich i tak dalej. No i tutaj przede wszystkim należałoby, czy dokumentów soborowych, należałoby się odnosić, czy mówić właśnie o tych dwóch rodzajach nieomylności. Natomiast jest jeszcze ten trzeci, oczywiście, i to właśnie często mi wytykano, że dlaczego ja o tym w ogóle nie mówię. To jest jak najbardziej również de vile wspominane właśnie tutaj przez naszego Dicampa, którego może nie będę trzymał do góry nogami, przez naszego Dicampa, również oczywiście jako prawda wiary, jako de vile. Katolik jest zobowiązany wierzyć, że biskupi, którzy są rozproszeni po całym świecie, to jest tutaj istotne, którzy wyznają jakąś prawdę wiary, również cieszą się w ten sposób nieomylnością. O co chodzi? A więc to prawda, że w tym dogmacie nie jest zawarte, w tej prawdzie wiary nie jest zawarte, że to musi być prawda wiary powszechna również w czasie. Jeszcze wrócę, dlaczego mówię często o tym, że prawda wiary musi być powszechna również w czasie. Tutaj mamy tylko i wyłącznie powszechność przestrzenną. Wszyscy biskupi, którzy jednomyślnie w coś wierzą, również należy to traktować jako prawdę wiary. Natomiast oczywiście, jeśli chcielibyśmy coś sprawdzić w ten sposób, no to należałoby zadać bardzo konkretne pytanie biskupom, czy wierzycie w to i w to i w to, a konkretnie brzmiałoby to, musiałoby to brzmieć, czy objawioną prawdą wiary jest to i to i to, bo tylko to może być dogmatyzowane. Rozumiemy, że aby coś było prawdą wiary, musi być zawarte w Bożym objawieniu. No i teraz dlatego pytanie do biskupów musiałoby być: czy uważacie, że w objawieniu zawarta jest taka i taka prawda wiary? No i wtedy biskupi jakby odpowiedzieli jednomyślnie, to należałoby to traktować właśnie jako głos jednomyślny, głos Kościoła, głos wierzącego Kościoła, który przemówił w sposób nieomylny, dlatego że właśnie ta nieomylność nie jest przekazana tylko punktualnie papieżowi, jest przekazana jak najbardziej papieżowi, ale również właśnie dla całego Urzędu Nauczycielskiego. O tym pisze właśnie chociażby nasz tutaj Dicamp Jussen. Natomiast oczywiście nie jest to żadne usprawiedliwienie dla jakiejś encykliki papieskiej. Nie, w żaden sposób nie usprawiedliwia to tego, że obierzemy teraz Fratelli Tutti i twierdzimy, no skoro papież to wydał, biskupi zaakceptowali, to znaczy, że cała encyklika jest nieomylna. Bynajmniej. Tu ani sama encyklika nie aspiruje do takiej nieomylności, ani biskupi w ten sposób jej nie przedstawiają jako prawdę objawioną. Tutaj Kościół ma dosyć jasne zasady. Dogmatyzowane może być to, co jest właśnie częścią Bożego objawienia i tak dalej, i tak dalej. No i to musi być jasno zawsze sprecyzowane, że to i to jest prawdą wiary. I to dotyczy również tego trzeciego punktu, to znaczy tej jednomyślności biskupów. To musi być faktycznie ewidentnie stwierdzona pewność. Przy dogmatyzowaniu niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny papież Pius XII wysłał zapytanie do wszystkich biskupów na świecie, czy uważają, że ta prawda wiary jest prawdą objawioną, a więc czy można ją ogłosić jako dogmat. Nie do końca
Wykorzystano tutaj ten trzeci punkt, dlatego że papież raczej wykorzystał to konsultacyjnie. Było czterech biskupów z całego świata, którzy odpowiedzieli, że uważają, że nie, czyli nie było tej jednomyślności. Natomiast papież wykorzystał wtedy swój, czy była prawie jednomyślność, można powiedzieć, papież wykorzystał swój osobisty przywilej, swojej osobistej nieomylności ogłosił ten dogmat ex cathedra. Co by było, gdyby była całkowita jednomyślność, czy wtedy papież by nie ogłosił? Myślę, że i tak by ogłosił jakby dla pewności, żeby było to po prostu wypowiedziane jako dogmatyczne zdanie. W każdym razie rozumiemy. I w tym trzecim punkcie to musi być, musiałoby, aby ogłosić jakąś prawdę wiary w ten sposób, należałoby tych biskupów bardzo konkretnie zapytać. Rzym musiałby zadać takie pytanie, czy to i to i to, to zdanie jest częścią Bożego objawienia. Zwrócę tutaj jeszcze uwagę na to, że nie mamy jasnej, pewnej teologicznej odpowiedzi na pytanie, co by było, gdyby urząd nauczycielski spróbował ogłosić dogmat, który ewidentnie nie jest zgodny z Bożym objawieniem. Spróbowałby wtedy ogłosić dogmat, który jakby łamiąc samą zasadę, definicję dogmatu, bo dogmat jest prawdą wiary zawartą w objawieniu i Kościół tylko ogłasza, że to faktycznie jest zawarte w objawieniu. Co by w takim przypadku się zdarzyło? Nie wiemy tego. Teologia tego nie rozstrzygnęła z całą pewnością. Czy to by oznaczało, że ten urząd nauczycielski już nie jest urzędem nauczycielskim? Czy to by oznaczało, że już nie był wcześniej urzędem nauczycielskim? Czy to by oznaczało po prostu, że właściwy urząd nauczycielski próbował użyć swojej nieomylności, ale nie zdołał? Nie wiemy, czy może taka sytuacja po prostu nie może się zdarzyć. I gdy w jakiś sposób będzie urząd nauczycielski, czy papież, czy sobór pod przewodnictwem papieża będą próbowali coś takiego zrobić, to zostanie to w jakiś sposób powstrzymane? Nie wiemy tego. Takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy, w której urząd nauczycielski spróbowałby ogłosić dogmat niezgodnie z definicją samego dogmatu, który nie byłby prawdą objawioną. Natomiast nie ma żadnych teologicznie podstaw, aby przyjmować, że właśnie każda encyklika papieska, każdy dokument na przykład soborowy należy traktować jako magisterium nieomylne. Gdyby tak było, teologia nie miałaby żadnego sensu. Każde zdanie soborowe byłoby automatycznie dogmatem i jakby wszyscy przedsoborowi teolodzy, cała historia Kościoła, historia teologii byłaby zbędna. Wszyscy teolodzy by się wtedy pomylili, bo wszyscy oni traktowali właśnie magisterium jako autorytet, ale później dyskutowali, tak, czy to jest w takim stopniu teologicznym, czy nie, jaki to ma stopień pewności. Czy to jest już dogmat, czy to jest sentencja komunist, czy nie. Jakby gdybyśmy przyjęli taką zasadę, że magisterium zwyczajne, każde zdanie jest tam po prostu nieomylne, tak po prostu z automatu, no to siłą rzeczy kasujemy całą teologię. To by oznaczało, że w praktyce Kościół przez 2000 lat no, pobłądził w jakiś niewiarygodny sposób. Tak? Święty Tomasz z Akwinu, który właśnie uprawiał teologię, byłby jakimś wielkim grzesznikiem, no bo po co w ogóle dyskutować, jak każdy dekret magisterium jest co do zasady nieomylny. Wtedy teologia praktycznie nie ma w ogóle powodów do istnienia. Tak? Wtedy jest tyle dogmatów, ile zostało zdań napisanych w encyklikach, i zbadanie tego, próba później dyskusji, co, jaki ma stopień pewności teologicznej, to wszystko byłoby zbędne, ale dwa, nawet grzeszne, bo mogłoby to poddawać wątpliwość jakieś orzeczenia magisterium, a nikt raczej nie byłby w stanie pamiętać dokładnie właśnie każde zdanie z każdej encykliki i żeby tam nic nie było później w pracy teologicznej zawarte, co byłoby sprzeczne z takimi deklaracjami. Także moim zdaniem ta teza o nieomylności tego zwykłego magisterium w ten sposób. To jest właśnie taka teza zupełnie szalona, teza, którą nazwałem tutaj hipernieomylnością i jeśli ktoś to widzi inaczej i jakby czegoś tutaj nie dostrzegłem, to jak najbardziej piszcie w komentarzach, najwyżej będę nagrywał kolejne filmiki na ten temat. Raczej staram się nie wchodzić w dyskusję w komentarzach, uważam, że jest to mocno takie bezpłodne, to znaczy człowiek traci na tym czas, a efekt tego jest mizerny, no bo to dwie osoby sobie gdzieś tam popiszą chwilkę, a ten ślad zostaje taki bardzo marny, dlatego raczej jeśli będą komentarze i będą faktycznie ciekawe argumenty, to będę starał się odnosić do tego w kolejnych materiałach. Można tutaj powiedzieć jeszcze o takich niezdogmatyzowanych prawdach wiary.
Teologia nazywa te prawdy de fide, ale to nie jest de fide definita, czyli to nie są prawdy zdogmatyzowane, ale prawdy, które właśnie Kościół zawsze i wszędzie wierzą. To również jest kryterium rozpoznania jakiejś tezy jako prawdziwej, jako wiary katolickiej, jako czegoś, co należy do depozytu wiary. Zasada świętego Wincentego z Lerynu, to, co przez wszystkich zawsze i wszędzie było wierzone, oczywiście mówimy o katolikach, przez wszystkich katolików zawsze i wszędzie, powszechnie, w czasie i przestrzeni. I oczywiście nie chodzi o to, że każdy pojedynczy katolik musiał na pewno w to wierzyć, ja muszę znaleźć dowód. Chodzi o to, że wszystkie kościoły lokalne tą wiarę wyznawały i taką wiarę, która jest powszechna w czasie i przestrzeni, oczywiście należy traktować jako wiarę katolicką. Nie są to dogmaty, znaczy mogą to być rzeczy później zdogmatyzowane, ale co do zasady nie muszą być. I wtedy jak najbardziej mamy do czynienia z prawdami wiary, jednak właśnie nie ogłoszonymi uroczyście. To, co zawsze i przez wszystkich było wierzone, jest to również pewna forma tak nieomylności magisterium. To znaczy, gdy magisterium przekazuje takie prawdy wiary, no to oczywiście przekazuje prawdy wiary, właśnie nieomylne tezy, nieomylne twierdzenia. W tym sensie również to magisterium zwyczajne jest nieomylne. Co do zasady, to nieomylność zwykłego magisterium realizuje się w tym trzecim punkcie, o którym mówiłem, to znaczy biskupi rozproszeni po całym świecie, którzy jakąś prawdę wiary wyznają, jak najbardziej należy im przypisać tą nieomylność. Ale tutaj konkretnie trzeba by zadać konkretne pytanie, tak jak zrobił to Pius XII, czy to i to jest częścią objawienia. No i wtedy należy to potraktować właśnie jako rodzaj takiego dowodu teologicznego, gdyby była taka jednomyślność, gdyby ci biskupi jednomyślnie powiedzieli, że tak, wierzymy, że to i to jest częścią objawienia. Natomiast bynajmniej nie ma mowy w teologii o takiej nieomylności na zasadzie biorę encyklikę i każde zdanie jest takim jakby dogmatem, może nie uroczyście ogłoszonym, ale jednak dogmatem. Tak jak wspomniałem, wtedy nikt nie znałby tych prawd objawionych, wtedy teologia nie miałaby sensu. I no wszyscy ci wielcy teolodzy, wszyscy oni byliby w jakimś straszliwym błędzie, bo przecież nikt o tym nic nie napisał. A te cytaty, które mówią o nieomylności magisterium zwyczajnego, mówią właśnie o tej nieomylności biskupów, którzy są rozproszeni po świecie, ewentualnie o tym, co mówił święty Wincent z Lerynu, to znaczy o prawdach wiary, które nie zostały zdogmatyzowane, ale które zawsze i wszędzie były wierzone, a które przez magisterium bywają powtarzane. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.